Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, przepiękne słońce. Po prostu aż chce się żyć, chce się pracować, chce się coś robić, bo ostatnie dni to tylko pogoda. Tak naprawdę to codziennie było tak, że był deszcz. Nie było chyba dnia, żeby nie padało. Oczywiście to za mało, żeby wykonać pewne prace, takie jak włożenie tutaj gruzu, bo jeszcze to wszystko musi podeschnąć, ale mam pewien inny plan, który muszę wykonać, więc zaczynam. Wyciągamy soję z tego bałaganu, bo trzeba ją przesypać na inną furkę. O, ujrzy światło dzienne. No i fantastycznie. Tylko kable trzeba chować przed dieslem, bo już się zajął kablami nawet w opryskiwaczu. Tak ukryłem, a i tak gdzieś dziad pieroński. Powiem wam, że ta pogoda, która jest obecnie, to doprowadzi mnie albo do szału, albo jakiejś głębokiej depresji. Bo wczoraj tego filmu, który zacząłem nagrywać, nie dokończyłem, ponieważ plany się mocno zmieniły. No ale dzisiaj zapowiadali piękne słońce, takie samo jak wczoraj. A już jest szaro, buro i ponuro. I kropi deszcz, a my musimy przerzucać soję. Powiem wam, że mam po prostu jednym słowem dość. Robiliśmy to żmijką, bo żeby do kubełka, do kosza dojechać, to jest było bardzo dużo zabierania rzeczy. No, tam nawóz, coś tam jeszcze. Więc byliśmy zmuszeni zrobić to ręcznie. A na domiar złego zaczął kropić też deszczyk. O, teraz wychodzi słoneczko, nie? Ale jak człowiek ma robotę, no to wtedy pada niepotrzebnie deszcz. I tak było też, ten zaczęło kropić. A wiecie, soja była... Nie po to się ją suszyło, żeby teraz zmokła, nie? Więc w 5 osób żeśmy to sypali i żmijką. Ale ta żmijka to tam, ja nie wiem, wiadrami lepiej to poszło niż tą żmijką, naprawdę, to moment i było po robocie. No ale niestety nie zawsze może pójść gładko, czasami trzeba się trochę pomęczyć. I naprawdę dzisiaj to dało ognia, w nocy nie będę mógł spać. Więc jadę teraz to schować i będzie spokój. Dogrywam wam ten materiał w kolejnym już dniu. To już nawet kilka dni minęło. Nie nagrałem wam nawet przesypywania soi na tą drugą przyczepę, no bo to było po prostu fizycznie niemożliwe. Słuchajcie, tak jak widzicie na miniaturce, przesypywaliśmy na początku z jednej na drugą żmijką, ale zaczęło siąpić deszczykiem. No i po prostu musieliśmy to robić wiadrami. Tutaj przyszedł wujek z pomocą, miał akurat swoich tam jakichś dwóch pracowników i w 5 osób wiadrami szybciej to poszło niż tą żmijką, tak naprawdę. Więc no, akcja była naprawdę niesamowita, szczególnie że mieliśmy to zaplanowane, żeby zrobić rano, no bo po południu jakieś inne zajęcia. A co się okazało? No po południu, nie wiem, godzinę, może dwie po tym, jak przysypaliśmy tę soję, piękna pogoda, wspaniała, słoneczko świeciło, no po prostu myślałem, że oszaleję. Ale no niestety, czasami tak jest. Może wejdźmy, zobaczymy, jak to wygląda. O, wygląda normalnie. Wsadzę rękę, żeby zobaczyć. Chyba się nie na ten. Nic jej raczej nie jest, bo jest naprawdę suchutka, to słychać po tym, jak... sobie tutaj, jak się osypuje. Ale jeszcze jedna ważna
Jeszcze jedna ważna sprawa. Nastąpił też mały wypadek. Już tutaj pchnąłem tą przyczepę, to wszystko. No i wjeżdżałem tutaj Holandem już wieczorem po ciemku. Znaczy po ciemku, no światła w ciągniku są. Wziąłem zbyt duży łuk. Tutaj jest taki ładny zaczep. Wziąłem zbyt duży łuk. Tadam. Jak to powiedział pewien bohater filmowy, naważyłem bigosu. No i teraz ten bigos trzeba tutaj ładnie naprawić, bo po prostu nawet nie wyobrażam sobie tak jeździć. Dobrze się składa, bo mam pewien bardzo fajny klej i mam nadzieję, że ten klej da tutaj radę. Jest tam napisane, że do metalu, do betonu, więc myślę, że egzamin zda. Czekam tylko, bo leżał w samochodzie. Bo tam kleiłem coś tam u babci swojej. Leżał w samochodzie, trochę zmarzł, bidaczyna. Więc położyłem go na grzejniczek. Niech się delikatnie ogrzeje i zaraz będziemy tutaj łatać. Pogoda dzisiaj, to powiem wam, do niczego nie zachęca. Znowu strasznie wieje. Ale to nic, mam tutaj takiego pomocnika. To trzyma z siłą mamuta. Więc zobaczymy, czy będzie tak trzymał, czy nie będzie. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy nie będę musiał tego później zbić. Zobaczymy, jak to się przyklei. Ale na pewno będę musiał tutaj jeszcze troszeczkę wziąć betoniku albo jakiejś szpachli i doszpachlować tutaj te ubytki. No bo to, wiecie, pokruszyło się dosyć mocno i nie dało rady się z tym nic tak naprawdę teraz zrobić. Niech to się przyklei, to co tutaj jest. A ubytki będzie trzeba poszpachlować, pomalować i będzie spokój. A ten klej, to mówię wam, to jest już do wyrzucenia, bo tutaj górka zaschła i nie wiem, czy to kolejny raz będzie do jakiegokolwiek użytku. A wiecie, no takiego kleju to się nie używa niestety zbyt często. Także tak się skończyło nasze przesypywanie soi. Niestety musiało się wydarzyć coś złego. Ja zawsze uważam na takie rzeczy i powiem wam, że wściekłem się niesamowicie. No ale trudno, to przez moją głupotę tak naprawdę się stało. Więc przyznaję się do tego od razu, bo to nie ma co zrzucać winy na przesypywanie soi. A musieliśmy ją przesypać, no bo ta przyczepa czerwona, co tutaj stała, została sprzedana. Więc przesypałem ją sobie na wiertonkę i czekamy, co będzie z rozwojem cenowym. Słuchajcie, to tyle w tej krótkiej relacji. Krótkiej, długiej, nawet nie wiem, ile czasu ona będzie. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym. Cześć.